Beniu, gratuluję zwycięstwa. Kolejny ważny krok, wiadomo jakim kierunku. No można powiedzieć, że to, co mieliśmy dzisiaj zrobić, to zrobiliśmy i to jest kolejny udany wieczór przy Limanowskiego. Tak, bardzo ważne 3 punkty. To jest jeszcze krok do naszej celi i to tylko myślimy o każdym następnym meczu i następny mecz jest najważniejszy dla nas też. Jak to jest wejść jeszcze w pierwszej części spotkania? Bartek doznał jakiegoś urazu. To jest trudniej niż na przykład po przerwie? Myślę, że nie. Dobrze rozdziewka robiłem i byłem przygotowany na mecz i myślę, że czuł się dobrze na boisku. Jak oceniasz samo spotkanie w naszym wykonaniu? Wiemy, że Lechia jest na dole ligowej tabeli, walczy o utrzymanie i tacy rywale no zawsze walczą podwójnie, żeby w tej końcówce jednak uratować tę ligę. Tak, był ciężki mecz. Myślę, że pierwsza połowa oni też byli taki mocny intensywność i mieli też dużo, nie zaskoczenie nas, ale byli dobre i myślę, że druga połowa nie trzymali takiej intensywności naszej i wygraliśmy mecz, ale nie, myślę, że nie jest mecz na 4-0. Króciutka przerwa przed nami. Już we wtorek walczymy o trzeci z rzędu Puchar Polski. Rozumiem, że ten dzisiejszy mecz to już jest dla Was historia i teraz pełna koncentracja na meczu z Legią. Tak, oczywiście. Następny mecz jest najważniejszy dla nas i będziemy zrobić wszystko, żeby wygrać. Dziękuję, Beniu. Proszę.